To było podwójne święto w Kozłowie. Nie tylko okrągły jubileusz, ale także powitanie nowego wozu. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie jest już w posiadaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd poświęcono, a kluczyki oficjalnie przekazano prezesowi oraz naczelnikowi jednostki. Udało się to, myślę, bardzo szybko. Tym bardziej, że po otrzymaniu promesy, no to jest niecały rok, prawda? A jak pojechaliśmy pozamówić, no to nie wcześniej jak na grudzień. A tak jak mówiłem, że dzięki Marcinowi, który stanął na głowie, 3 miesiące wcześniej. Że przede wszystkim dziękujemy panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który nam bardzo pomógł. Jeśli nie jego działania, to byśmy tego samochodu nie mieli. Jak i również wójtowi, który zapewnił nam pieniądze w kwocie 312 tysięcy, co to jest bardzo dużo dla nas. To jest jeszcze nie do pomyślenia, żebyśmy tacy. No i panu senatorowi Zdzisławowi Pupie. OSP Kozłów powstała 60 lat temu. O kolejne lata pełne udanych akcji modlono się podczas mszy z okazji urodzin jednostki w kościele pod wezwaniem Stanisława Biskupa i Męczennika w pustyni. Warto dążyć takiej chwili, tym bardziej, że ja osobiście od podstaw, jeśli chodzi o budowę tej remizy, cieszę, że przekazujemy nowy samochód, ale najbardziej po prostu cieszy, że ta jednostka istnieje. Dzisiaj obchodzi 60. rocznicę. 60 lat jednostki to nie tak dużo, bo 60 lat historii organizacji to naprawdę krótki okres czasu. W stosunku w przeciwieństwie do mnie, kiedy mam ponad 60 lat, to już jest wtedy dużo. I to cieszy, że tak sprawna organizacja w Kozłowie potrafiła wygenerować z siebie tyle siły, tyle energii, ale również życzliwości i zrozumienia dla tego, aby ten samochód tutaj trafił. Nowy wóz zakupiono dzięki środkom zabezpieczonym przez gminę Dąbica oraz rządowemu dofinansowaniu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych. Gmina dołożyła ponad 300 tysięcy. Będzie bezpieczniej, będzie służył jednostce i społeczeństwu tej miejscowości, jak i powiatowi. Cieszy mnie niezmiernie pozyskiwanie nowych sprzętów, doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Cieszy każdy nowy samochód, który trafia do jednostki OSP, bo to wzmacnia potencjał ratowniczy i bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia. Każdy nowy sprzęt, obojętnie czy to samochód, prawda, czy sprzęt wyposażenia osobistego, które poprawia bezpieczeństwo strażaków, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa zarówno strażaków, jak i poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa. W ramach tych wielu samochodów, które na województwo podkarpackie trafiły, życzymy im, żeby korzystali racjonalnie z tego, wsparci przez jednostki sąsiednie, które są też świetnie wyposażone. Uroczystość była także okazją do zaprezentowania nowej dziecięcej drużyny pożarniczej. Młodzi druhowie i druhny są już gotowi i pełni zapału do działania. My się z tego cieszymy. Udało się nam teraz wciągnąć małe dzieci, to jest przyszłość Kozłowa. Liczymy na nich bardzo. Jedni przechodzą w stan spoczynku, inni przechodzą do wchodzą do służby tak, żeby ta rotacja była, żeby nas nie zabrakło tych wolontariuszy. Gmina Dębica, jeśli chodzi o działalność ochotniczych straży pożarnej, myślę, że jest pionierem, jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze. Dziedzina ta niesamowicie się rozwija, z czego bardzo się cieszymy, ale też trzeba powiedzieć, że jest tutaj duże, odgórne wsparcie finansowe, wsparcie też personalne. I przede wszystkim należy zauważyć i podziękować osobom, opiekunom tych dzieci, które angażują się w pracę u podstaw, w organizację i przeprowadzanie odpowiednich zajęć. Oczywiście to będzie podstawą do tego, aby te jednostki kiedyś utrzymały swoją żywotność. W Domu Strażaka w Kozłowie złożono podziękowania osobom zaangażowanym w pozyskiwanie środków na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wyjątkowe święto strażaków zwieńczył pokaz fajerwerków.